Hello, z tej strony Lorak, a to jest pierwsza część z serii, w której opowiadam o darmowych grach wyścigowych. W pierwszej części opowiem trochę o grze, która, no cóż, nie jest zbyt popularna po pierwsze, po drugie, nie jest zbyt popularna, może nie aż, może dużo osób o niej słyszało, ale bardzo mało osób w nią gra, o ile ktoś w ogóle w nią gra. Ze względu na to, że jest do dupy. Przepraszam za wyrażenie, no ale inaczej tego nazwać się nie da. A chodzi tu oczywiście o tą driftopię, którą widzicie. Jedna z takich odłącznych części jakby Ridge Racera. No i dobra, co wam powiem o tej grze? Zacznijmy może od opcji. Oczywiście wyjaśnienie jak grać i tak dalej. Wszystko pięknie opisane jest. Jeśli chodzi o obraz, to widzicie, nie ma zbyt dużo opcji ze względu na to, że wszystko się ustawia poza grą, przed włączeniem. Dźwięk to dźwięk, jakość dźwięku także tam pewnie gdzieś tam może ustawić tutaj ustawienia klawiatury, jak jeździć w ogóle. Jeśli chodzi o kontrolę, to także mogę sobie włączyć, wibrację włączyć i układ zmienić. Oczywiście używam tego pierwszego. Okej. Coś jeszcze? Tu chyba nie ma nic ciekawego. Postępy to nic innego niż jakieś statystyki. Nagrody to są takie jakby achievementy, za nie dostajemy punkty, a te punkty... No cóż, zapomnijmy o punktach, bo punkty to punkty i chyba nic nam nie dają, tak naprawdę. Jeśli chodzi o sklep, spójrz się na to. Dziękujemy, do widzenia panu. Sklep już nie działa. A ogólnie tutaj, bo tutaj na dole jest taka informacja, że chyba w august, nie wiem, który to miesiąc po angielsku jest, zapomniałem. August. Może październik? Kurde, nie wiem, naprawdę. Ma zostać ogólnie ta gra zamknięta, ale warto mniej wspomnieć nadal. Żebyście unikali przynajmniej przez ten czas tą grę. I dobra, przejdźmy do gry. O co chodzi mi w ogóle? Weźmy ten ostatni wyścig. O co mi w ogóle chodzi? No tutaj takie w sumie samochody. Pojadę sobie tym, bo jest na tył napęd. A to jest w końcu Driftopia. I słuchajcie, jest to Driftopia. Samo słowo Drift, wiadomo co to jest, nie? Driftopia to jakby miasto driftu, nie? Ale dobra. Spójrzcie na te jakby bonusy. O, tak jak tutaj pisze. Zmniejsza wagę samochodu, spoko. Zwiększa to odcisk. W sumie spoko, nie? Zwiększa przyczepność. Okej, ale my tu driftujemy. Dobra, przejdźmy dalej. Większa siła hamowania. Okej, spoko. Mniejszy pościsk opon. Rozkminiacie to? Bo ja nie. Driftopia, tak? W końcu to jest, co mają być drifty, tak? Okej, okay. No jeszcze jakieś mowy zwykłe i niezwykłe, ciekawe, nie? Zmienia napęd na przód. Okej, okay. Ale tyłem chyba łatwiej się driftuje, nie? Więcej punktów za cel. Więcej punktów za drift i dłuższa reakcja na ruch kierownicy. What the fuck? No, słuchajcie. Ja wolałbym, żeby jak najszybciej mi reagowała, a nie jak najdłużej, no. Nie rozminiam tego. I jeszcze jakieś mam rzadkie i mityczne. Dobra, w każdym razie się... Wolę już... Albo dobra, wezmę tę mniejszą wagę wozu, no. I przejdźmy do gry. Teraz ta Crash and Burn. Nie ma tutaj otwartego świata, niestety. W ogóle świat jest stworzony z klocków. A nie z czegoś innego, nie? No zaczynamy. I czego ta gra została tak zhejtowana? Ponieważ właśnie to, co tutaj widzicie, jest zhejtowane. Czyli to są takie duchy. To nie są realni gracze, ani nic w tym stylu.
tylko duchy, z którymi się ścigamy. Zaciśniemy. Tym duchom praktycznie nic nie możemy zrobić, chyba że używamy nitro. To wtedy już tak. O kur... No tak, rozwalili się, super. I co teraz, co teraz? Musimy naprawić samochód. No to naprawiamy, 3 punkty. Mam 150, więc nic niezwykłego, ale... No i musimy niestety wszystko od nowa. Musimy wszystko od nowa robić. Dobra, ciśniemy. Co ja miałem jeszcze do powiedzenia? No, ale co się stanie, jeśli nie będziemy mieli tych narzędzi? Widzicie to? Widzicie to? Co to było? Ja się pytam. Patrz, nie, się nie może ich w ogóle zepchnąć ani nic. O, niszczyłem jakiegoś gościa. Oj, następnego! Jej! Tutaj jest następny, bam, pięknie i hopsa, ciśniemy dalej. Gra naprawdę wygląda dynamicznie, świetnie się w nią gra. Ale to, że gramy z duchami, jest niezwykle wkurzające. I może przez chwilę mamy wrażenie, ale ta gra jest zarąbista, ale tak naprawdę przychodzi nas za... Po chwili mamy te wrażenie i ja pierniczę, przecież to nie są realni gracze. Oni mogą mnie zdepnąć, a ja nic im nie mogę zrobić. What the fuck? O, dlatego ta gra jest tak słabo wypromowana, tak słabo, tak mało osób o niej wie i dlatego... A już wie, to wie tylko złe. Ich... Ciach, ciach, ciach. Michael Bay, wam proszę bardzo i ciśniemy dalej na nitrze. O, shit. Jezu, ten zakręt jest straszny, naprawdę. Strasznie niewidoczny. Ale zaraz, meta. I jeszcze nitro. Nasz samochód jest praktycznie niezniszczalny, widzicie? Znaczy, teoretycznie, no... Często nie wiadomo, co możemy rozwalić, a co nie i ryzykujemy. Okej, to jakiś typ R. Nabiłem trzeci poziom. No i okej, jedno narzędzie wygrałem i... Okej, i tutaj sobie zmienimy lepsze przyspieszenie. Wyzwanie. O co chodzi? O co chodzi? Jakieś wyzwanie. Tego o tym jeszcze nie wiedziałem. Przykład tego. Do wyścigu. O co chodzi? Rushenborn. Dobra, zobaczymy o co chodzi. Ej, oni wszyscy się wystartowali. O co chodzi? Nie rozumiem tego naprawdę. A to jest coś ciekawe. Czy to na pewno są... Ty, to nie są nawet... Ty! Ja pierniczę, to są boty. Wow, nie wierzę. Odkryłem coś nowego o grze, którą zbytnio nie grałem. A to ciekawe. Po zniszczeniu danego przeciwnika mamy wyzwanie. W tym wyzwaniu mamy szansę zdobyć samochody jakieś. Nie zmieniam tego w ogóle, ale zobaczymy co się stanie jak skończy ten wyścig. I w tym wyzwaniu gramy, już nie gramy z tymi duchami ani z
czymś takim, tylko gramy z komputerowymi graczami, słuchajcie. Ciekawe, ciekawe. Tego się nie spodziewałem, tak naprawdę. Aha, i driftik. Spadaj. I dobra, mam skrót. Pięknie, ciach, nitrujemy. Bam, lecimy, lecimy. I bam, i znowu driftik. Okej, okay. What the fuck? No nie. Coś zaraz meta. Dawaj, rób coś. O, dobra, udało się jakoś. Ło, teraz musiałem się napocić, nie? Niezłe wyzwanie, niezłe, naprawdę. O, to było ciekawe. Nagrody. No i dwa samochody jakby zdobyłem. To ciekawe, to ciekawe. Tego o tym jeszcze nie widziałem. Plus dwa samochody, wow. Okej, okay. To tak wyglądał kariera ducha. Właśnie jadąc zapisuje nam się duch i ten duch potem nam zdobywa jakieś różne rzeczy. Oto i mój duch, który nabił 0-0. Już tą grę odpaliłem już dawno temu, zrobiłem jakieś te czasy i nie wiadomo co i nic. To jest dowód na to, że w to nikt nie gra, tak naprawdę. Wyzwanie na czas. Dostałem kontrolę atrakcji, nie wiem po co i na co. Przyjmij wyzwanie, no. Biorę sobie tego i biorę sobie docisk na przykład, no. I ciśniemy dalej. W wyzwaniu to nic innego jak czasówka, musimy w jakimś czasie przejechać ten tor. Dobra, i wieszamy skrót zwany suchedoki. I jumpujemy jeszcze, może nam się nitro... O, właśnie, o to chodziło. Jeszcze mamy sobie ciężarówkę i tutaj wjedziemy. Tutaj jeszcze mamy takie coś, tu mamy skrócik, ciach. Pięknie, o. Wow, 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 żeby się nie rozbić tylko. Okej, okay, żyje. Wow, wow, wow. Dobra. Narcie się my jakoś dalej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jak mogliście zauważyć, nie ma tutaj oficjalnych aut. Świat nie jest otwarty, jest złożony z takich klocków. I te wszystkie widowiskowe, to wszystko, wiecie, ile im zajęło, żeby to zrobić? Może miesiąc? Dobra, bez przesady, wow, trochę się rozbiłem. O kurde, i koniec. No, widziałem. Okej, dobra, jeszcze raz się przejdziemy. Może miesiąc? Dlaczego tak mówię? Ponieważ gra jest skopiowana. To jest ten sam silnik, ten sam świat, te same samochody, co w grze Ridge Racer, ale Unbounded. Unbounded był grą płatną, trzeba było kupić raz jak każdą inną grę, nie? I tam jest różnica ta między Driftopią a Unboundedem, że tam mamy karierę, tam mamy normalny multiplayer, gdzie możemy grać z innymi graczami. No i tam w ogóle nabijamy, odblokujemy nowe samochody, jak to w trybie kariery w wielu innych grach wyścigowych. Prawda? Prawda. Okej. Okay. Znowu to. Bam. Jeb. Tutaj przez pomnik. Bam. Ciśniemy nitro. Tutaj skrót. Ten skrót jest strasznie ciężki. To trzeba w lewo skręcić. Ja, okej. Okay. Jakoś przejechałem, no. Nie cisnę dalej. Co jeszcze mogę ciekawego o Ambo dać? No, o Ambo dajcie też, bo zresztą to jest prawie ta sama gra, jak mówiłem jeszcze przed chwilą. Wybuch.
I mamy te. Okej. No, tak jak powiedziałem, to są. Już mówię trzeci raz, że to są te same gry. Tylko że różnica jest ta, że to co macie, te napisy i w ogóle co jest na niebiesko, jest na czerwono, jak na przykład ten mnożnik nieaktywny, właśnie w takim kolorze. Więc ogólnie różnice są takie, że Ambotys jest po prostu lepszy. To jest darmówka, i w którą nikt nie gra, bo, no bo te cienie w ogóle nie ma tej bezpośredniej ingerencji, interakcji z graczem. No. Pokaż nagrody, co to za nagrody. Kurde. Kategorii trzeci? Ale jak zrobić tę nagrodę? Co na pierwszym miejscu? Okej. Dobra, nie obchodzi mnie to w sumie. I w sumie już będę kończył filmik. Podsumowując, Dreamtopia jest grą niezbyt ciekawą, no. Przez to, że są tutaj duchy, nie ma interakcji z innymi graczami. Ogólnie gra się wyśmienicie, nie? Ale to sprawia, że nikt nie pozostaje przy tej grze. Chyba że chce ją w jakiś sposób przejść lub coś. To wtedy tak, ale i cholery, no. Nie, naprawdę się szybko nudzi. I nie mam ochoty wracać do tej gry teraz. Okej, to chyba tyle, nie? A w następnej części pomówimy sobie o grach wyścigowych, które... O darmowych grach wyścigowych, zapomniałem. O, swoich darmowych. Które są aktualnie, które są ciekawe. I w które bym polecił zagrać w sumie. To w sumie wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć w tym materiale. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Piszcie jakieś komentarze, coś tam, te perpecie, co zawsze mówię. No i to tyle. No to siema, hello. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.